A to, co za moment zobaczysz, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło? No skąd ja mam wiedzieć? Przecież ruszam dopiero. Ale skoro miałoby się nic nie wydarzyć, no to raczej bym siedział na tyłku, nie? Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofliska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. A w ogóle to jest piątek, dość wcześnie rano i plan działań na dziś zakładał, że będę siedział w domu i sprzątał. O! Ale jak się tylko dowiedziałem, że tu niedaleko, we Warszawie, odbywają się zawody futsalu kobiet i tak sobie pomyślałem, no halo, halo, no taki futsal kobiet to wcale nie jest mniej atrakcyjny na przykład od sprzątania kuwety po kocie, no. Tak uznałem i zamiast sprzątania będzie futsal kobiet. Oho, no widzę, że nie tylko ja wpadłem na taki świetny pomysł. Coś takiego. Futsal kobiet lepszy niż sprzątanie kuwety, nie? Pranie. I pranie? Nawet pranie? Aj! A na początek wielki mecz Warszawy z Bydgoszczą? Z Bydgoszczą. O ja pierdolę! To nie są w ogóle zwykłe zawody, bo to są mistrzostwa Polski, nie? Tak. Akademickie mistrzostwa Polski. Aż się człowiekowi przypomniały te piękne czasy studiów, nie? No. Młodość pełna pasji. Młodość pełna pasji! Ale uśmiechnij się! A co pan studiował? Ja nie wiem. Nie studiowałeś? Za stary jestem. Zawsze byłeś za stary na studia. Za stary byłem. O. Ja pierdykam. Jak miałeś 18 lat, to wyglądałeś tak samo. Wyglądałem jeszcze starzej. Nie, no ale doping to nie jest niezły. Najbardziej mi się podobała przyśpiewka Gramy u siebie. To oczywiście była przyśpiewka kibiców gospodyń. Ale przyśpiewka AWF górą też fajna. No i kartoniada. No, kartoniada. Najlepsze kartoniady tylko na futsalu kobiet, nie? Nie ma lepszych. Niezła. Kartony przynajmniej prawdziwe są, a nie jakieś papierki. A najlepsze dowcipy to gdzie? Z wygolanej cipy. Też na futsalu kobiet. Koniec. Pan opowie jakiś. No, nie pamiętam. No masz na pewno jakiś. Nie mam, no nic. A teraz gra Lublin z Krakowem? Nie. Gdańskiem, nie z Krakowem. No zaraz obie. Aj! Kurde! Uwaga, uwaga! Jest! Nie gol, tylko dopki sobie przypomniałeś. No dawaj. No. Ja pierdykam! Wchodzi facet do sklepu. Co dla pana tego? No to proszę tam bułki, poproszę to. No, to będzie dobre. A sprzedawca pan to chyba jest motocyklistą. No pan wie, bo pan przychodzi tutaj motorem. Ja pierdolę, mówiłem! A to już powiem, oj. A ten drugi? Teraz Poznań z Krakowem. Stoi facet w wyjściu z autobusu. Za nim stoi babka i... No... Pantera wysiada, o nie, tygrys. Aaaa, minimalnie. Dobre! O, duże kontrowersje. Zdaniem bramkarki gola nie było. Zdaniem strzelającej był. Zdaniem pana Adriana mam to w dupie. I sami sobie odpowiedzcie, kto ma rację. No i jeśli chodzi o mnie, to by było na tyle. Kawał futsalu to był. Jeszcze jest, ale nie wiem, czy zawody zostaną rozegrane do końca, bo się rozpadało, cholera. A ta sala na AWF-ie słynie z tego, że przecieka. Jak pada deszcz, to mecze są odwoływane. Ale ja już spadam, bo trzeba się nawpierdzielać, to po pierwsze. A po drugie przygotować się na uroczystą galę, która czeka mnie dziś wieczorem. Dzisiaj gala, a jutro kolejne sportowe atrakcje. No i już mamy sobotę. Oj rano, oj wcześnie rano, ależ to był kawał gali wczoraj. Tak się zrelaksowałem, że później całą noc sprzątałem. No bo co miałem ze sobą zrobić taki zrelaksowany? No a skoro całą noc sprzątałem, no i nie ma co sprzątać dzisiaj. no to sobie gdzieś skoczę. Miało być coś koło domu, ale pojedziemy gdzieś dalej. No i już jestem w Skarżysku Kamiennej. To jest województwo świętokrzyskie, jakby ktoś się nie orientował. I dzisiaj tutaj odbywają się zawody sportowe w dyscyplinie, z której województwo świętokrzyskie słynie. A jakiej? No to chyba wiadomka. No hokej na lodzie, no oczywiście, że w hokeja to uwielbiają grać. I dzisiaj tu grają najlepsze zespoły z całego województwa. Gdzie ten bramkarz wyszedł? Gdzie jest bramkarz? O kurwa! Czyli na przykład Samson Samsonu, Sokoły końskie. To moja ulubiona nazwa jest. Sokoły końskie. Oho, oho, oho. Gol? O kurwa. Piraci Skarżysko Kamienna. Skarżysko zawsze wyobraża z tym piratów. Oho. Ha, ha. Ale skąd ta nazwa w ogóle? Z góry. O kurwa. To jest, przyszliśmy tam kiedyś, to było tak z 15 lat temu, pograliśmy trochę na stawie, jeszcze tutaj tego obiektu nie było, no i tam nagle, no dobra, trzeba jakąś drużynę zrobić, coś, no i nagle się dowiedziałem, że Piraci, a skąd? Nie wiem. I gościnnie zaprzyjaźnionego Radomia, Rola Radom. Rola Radom! Rola Radom! Ja się delikatnie spóźniłem w ogóle, bo zawody rozpoczęły się o godzinie 9 rano. O kurwa, ja pierd... 3 lata nie było tych zawodów w ogóle, a kiedyś to zaczynali o 7:30 chyba. O kurwa! W sumie to ciekawe, czy w hokeja na lodzie lepiej gra się o 9 rano, czy o 7:30? Oj, 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 oj. Śliski to nut jak cholera, nie? Śliski to nut jak cholera, bo widzisz, chcesz wyjść, pograć, pokazać się, rodzina przychodzi, no ale właśnie taki mankament to jest strasznie ślisko i to powiem ci bardzo przeszkadza. O kurry. Ja się nie znam, ale to lodowisko jakieś takie w miarę nietypowe jest chyba. No bo ścian po bokach tu nie ma. Tam w ogóle za jedną bramką jest jakiś dom, a tamten budynek to powinni chyba przebudować w ogóle. No bo gdzie okna zrobili? No w ogóle nie ma widoku na lodowisko. No nie wiem, kto to budował ten dom. Trzeba go przestawić. No i generalnie jest tu niezły przewiew. No po bokach też te ściany takie sobie. A ten przewiew to ma bardzo duże zalety, tak sobie pomyślałem teraz. Bo po pierwsze, no aż się prosi, żeby tu racę odpalić. Kibiców tu jest dużo. No, na razie są piszczałki, ale może zaraz będą race. A po drugie to można sobie na przykład piardnąć siarczyście. Nie wiem, w ogóle tak się da. Można siarczyście piardnąć? Może i można. W każdym razie można to zrobić bez większych konsekwencji, jak taki człowiek jest. Oj, oj, oj. Świetna sytuacja. Przed chwilą polatałem dronem. Jak myślicie, jak to się zakończyło? Właśnie go biegnę szukać. Kurde, no już kupiłem takiego drona, który ma wszystkie przeszkody wysuwać. I przywalił w drzewo. Ja pierdzielę, jest, ale... No i jak się czujesz, panie dronie? No chyba nie za specjalnie. No, śpigiełko się na pewno ujebawszy. No i tym sposobem skompletowałem hat-tricka. Przywaliłem już kiedyś dronem w drzewo na stadionie Pogoni Wiskitki. Rozwaliłem drona przywalając w Jupiter na stadionie w Ząbkach i teraz przyzwoniłem w drzewo, filmując lodowisko w Skarżysku. Ale wydaje mi się, że będzie działał, tylko wystarczy to śmigiełko. Ulala, jakaś kara będzie chyba. O. Okazało się, że w miejscu przeznaczonym na ławkę kar stoję. O, udało się otworzyć. Udało się otworzyć przynajmniej. No i już mamy rozstrzygnięcie zawodów. Piraci wygrali. Niespodzianka. O. Oj, oj. I zgarniają najbardziej prestiżowy puchar, jaki tylko można zgarnąć w polskim hokeju. Tak w ogóle to już się późno zrobiło. Późna pora wczesno-popołudniowa się okazało, że już jest. A przy tej porze to mnie zazwyczaj łapie już tęsknota za domem. Więc idę w stronę dworca. Ciuchcia już czeka i zaraz mnie zawiezie. Ale nie, jeszcze nie do domu. Zawiezie mnie na taką atrakcję, która chwilowo przynajmniej pozwoli mi zapomnieć o tęsknocie za domem. O. No i już jestem w Ostrowcu Świętokrzyskim. No a do Ostrowca to wiadomo, na co się przyjeżdża, chyba nie? No wiadomo, że na piłkę. Oczywiście, że na piłkę wodną. No to sru. A piłka gdzie? A, sędzia ma piłkę. Ale rzucił. To jest ekstra klasa piłki wodnej mężczyzn. O kurwa. Co Ostrowiec gra z zespołem ze Szczecina. Arkona? Arkonia. O, sam na sam. To zawodnik ze Szczecina i... utopił go. No i poznałem ważny punkt regulaminu. W piłce wodnej są czerwone kartki. To teraz była. Frekwencja moim zdaniem jest nie najgorsza. No mało ludzi, kurde. Tu jest spokojnie ze 100 osób. A ja jeszcze bym doliczył tych, tu jest boisko, tych, którzy tu pływają sobie, o, i tych, którzy tutaj moczą sobie dupy. Bo mam takie przeczucie, że oni jednym okiem oglądają, co się tu wyprawia. A się dzieje. Chyba w ogóle dobrze się stało, że ten mój dron jest niesprawny. Bo znając siebie, to ja bym go tu jeszcze odpalił na tym basenie. I znając swoje szczęście, to by się ten dron utopił. No, speaker mówi, że można coś zrobić. Mnie akurat na dwójkę naszło, ale to chyba o co innego chodziło. Ależ to było meczycho. Daniel Podyl! Tu można podejść w ogóle? Myślałem, to trzeba pływać, cholera. Nie wiem, czy szczęście gospodarzom przyniosłem. W każdym razie 4 bramki w tym meczu strzelili chyba. No, pachnie bramką. Nie! Jest radość kibiców. A że stracili 17. Zerknąłem w tabelę i widzę, że to jakaś niespodzianka nie była, bo tak Ostrowiec to na ostatnim miejscu w tabeli jest. A jakby ktoś zastanawiał się, jaka jest część wspólna tych dyscyplin, które oglądałem od wczoraj, to na pewno to, że wszystkie da radę obejrzeć na trzeźwo. Skoro ja tak zrobiłem, to naprawdę nie jest takie trudne. Wystarczy. Wystarczy, zaraz będę zmierzał w stronę domu. Na jutro też były zaplanowane atrakcje sportowe, ale chyba już na ten weekend podziękuję. Ahoj! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofliska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czerwony wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła.